Witam serdecznie, mamy niedzielę, ostatni wasz mecz w rozgrywkach Europejskiej Ligi Młodzieżowej BC Swist-Krnoża-Ary. Tych wszystkich spotkań rozegraliście 19, przegrywając tylko 2. Dobrze mówię? Który mecz najbardziej został przez siebie zapamiętany z tych wszystkich 18 spotkań przed wielkim finałem? Z Wrocławiem. Z kim? Tu z Ebla. A, rozumiem. No to z Piskiem. Wczorajszy? Tak. Wróćmy właśnie do wczorajszego meczu. Jesteście jedni z najwyższych i był taki moment, że za 5 fauli zszedł zawodnik, który był twoim cieniem, można powiedzieć, się krył. I jak to wyglądało? Bo zabrakło mi właśnie takich podkoszowych zagrań. Co? No jak wam się grało przeciwko tym małym, czy bo było widać, że się nie wykorzystywali wzrostu, czy to była taka wasza taktyka, albo po prostu tak gracie, swoje gracie? Fajnie się grało, kibice narzekali, że mało emocji, to żeby za nudno nie było, taki właśnie mecz specjalnie dla nich. O, super, super. Na czym jeszcze musisz pracować? No, szczególnie nad trafianiem, na przykład rzutów wolnych. Słuchajcie, za chwileczkę finał. Z Niemcami się grali. Pamiętasz ten mecz, co było wasza wygrana iloma? Tak, i nie wiem iloma, zapomniałem. Jednym punktem przed dwoma, nie było? Coś takiego. Jaka jest siła w Niemczech? Na co trzeba najbardziej uważać na drużynę z Niemiec? Na to, że chce im się biegać. Że chce im się biegać, a rzutowo kto tam najbardziej jest snajperem? Sześć. Szóstka. No i jakie mamy dzisiaj, jaką mamy receptę na zwycięstwo? Dobra gra, dobra rozgrzewka. A nie myślicie, że dużo trzeba mieć też w głowie? Tak. Tworzycie historię, będziecie pierwszą drużyną, która zdobyła złoto, jak wam się uda, ale wiecie doskonale, że finał się rządzi własnymi prawami. Musicie zagrać na 200%, musicie stanąć na wyżyny i na pewno wam kibice pomogą. Czujecie wsparcie z widowni? Tak. Dobra, oglądaliście mecz gwiazd w tym roku? Niestety. A jak ci się podobał wsad białego? Fajny. Uważasz, że był najlepszy? Tak. Oglądałeś All-Star Game? Co powiecie na temat Sohana? Czy to jest po prostu jego teraz taka fala, że tak dobrze gra, albo będzie jeszcze lepiej grał? Będzie grał lepiej. Myślisz, że w takim meczu gwiazd, bo on grał w tych schodzących gwiazd, to za ile może zagrać? Za rok, dwa? 15 lat. Myślisz 15 lat? Nie, bez przesady. Dobra, już wam nie przeszkadzam. Trzymajcie się, trzymamy kciuki. Cała Polska jest z wami. I dajcie te złoto. Dziękuję. Możecie jeszcze pozdrowić kogoś. Pozdrawiam rodziców. Ireneusza Zawadzkiego. Rodziców i kolegów z drużyny. Dziękujemy BC Swist-Krnoża-Ary przed wielkim finałem Cebla. Tworzymy historię. Dziękuję.